Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam. tej strony kanał. Wiadomo, jakie już nie będę powtarzał, przynajmniej może nieco chwilę. Po pierwsze, jestem mega mega zaskoczony z tym, co się dzieje z filmami. Dwoma ostatnimi moimi, gdzie pokazywałem możliwość wyboru, powiedzmy, że Linux też istnieje i nie tylko Windowsy, nie tylko macOS, tak? A drugie, bardziej się na desktopach skupiałem powitać wszystkich nowych tutaj subskrybentów, bo ponad 120 osób chyba już jest, jak nie więcej, jestem po prostu totalnie, totalnie w szoku. Bardzo fajnie, witam wszystkich i w ogóle. To, że tam z tyłu tapeta jest taka, jaka jest, to nie znaczy, że znowu będzie ten sam temat wałkowany. Nie. Dzisiaj słuchajcie, orynałem sobie parę godzin temu kanał Switch to Linux. Oglądam gościa chyba od 2019 roku. Jeszcze nawet ja, zanim ja zacząłem tworzyć kanał SPOI o Linuxie, to oglądałem tamtego człowieka, oglądałem jeszcze parę innych zagranicznych kanałów. Słuchajcie, on wczoraj chyba pokazał materiał, albo nawet dzisiaj rano, nie, wczoraj pokazał materiał na temat bloga Linuxa Mint, bo tam doszło wiele, wiele zmian. Chodzi Linuxa Mint 22 nadchodzącego jest bardzo dużo ciekawych zmian i tu nie chodzi o to, że nowy Cynamon czy coś, chodzi o to, że mają duże problemy, a dokładniej może nie oni, tylko pulpit na którym jest oparty Cynamon. Chodzi o gnom, chodzi o to, co robi gnom i jest tutaj to bardzo ładnie, można powiedzieć opisane. I ten temat dzisiaj postaram się Wam poruszyć. Znaczy, poruszyć temat zmian w Mincie. Kurde, ja się zawsze lubię zamotać. Zapraszam na film, żeby nie przedłużać. Okej, okay, jak wiadomo, lub nie. Linux Mint prowadzi blog na swojej stronie internetowej i co miesiąc wydają informacje na temat, tam, co tam porobili, tak, co zrobili. To, co mamy, to tak zwane szybko zasilane repozytoria. Przepraszam, od razu z góry mówię jeszcze raz, głównie osobom nowym. Ja używam tłumacza Google, ponieważ mój angielski jest bardzo tragiczny. Ja nie byłbym w stanie tego przetłumaczyć wam na żywo, dlatego pomagam sobie w ten sposób, tak? Ale idzie to, myślę, jak najbardziej. Przynajmniej ja to bez problemu rozumiem, no w sumie tyle lat praktyki. Dobra, nieważne, koniec, koniec gadania. Słuchajcie, Mint zmienia swoje repozytoria na dużo, dużo szybsze, tylko teraz jest, znaczy, dużo, dużo szybsze, chodzi to repozytoria tak zwane Fast, fast Lie. Tylko teraz można by się zastanowić, czy to dotyczy nas, jako Polski, powiedzmy Europy, bo my mamy swoje własne ich tak zwane mirory, tak? My nie korzystamy z tych powiedzmy oryginalnych repozytoriów mintach, które są w Stanach, bo też w Chicago z tego, co się doczytałem, dlatego że dlatego to no wszystko leci u nas de facto z Europy czy tam z, Wars z Warszawy z ICM, Edu bodajże. Z chyba są też repozytoria Poznań, coś tam też, też ogarnia z tego co pamiętam, dlatego my mamy świetne transfery, tak? Tutaj. I de facto ta, ta nowość, że oni przyjeżdżą na nowe repozytoria, nas za bardzo nie dotyczy. Chociaż, jeżeli chcecie, chcecie im pomóc, tak, to zmieńcie sobie po prostu te repozytoria na tzw. Fast e. Jest dokładne info, jak to należy zrobić. Pomożecie im po prostu to wszystko testować, nawet ciągnąć to z Europy być może w jakiś sposób, może to będzie jeszcze szybciej chodziło, nie wiem, bo podobno ta firma Fastla, Fastlight, czy jak się tam nazywają, jest bardzo, bardzo dobra de facto, tak? Kolejna rzecz, która tutaj jest informacyjna, to tak zwane partnerstwo z firmą Datadog. O co tutaj chodzi? O zbieranie danych osobowych i będzie teraz, no kurde, mint, zbiera dane, telemetria i tak dalej, no nie. Nie o to dokładnie chodzi. Chodzi tutaj o zbieranie danych informacyjnych, gdzie mi jest używany, w jakich powiedzmy krajach, z jakich ewentualnie systemów, jakich desktopów, tego typu rzeczy. Nie ma żadnych, to wszystko chodzi o przeglądarkę. To nie chodzi o system, basz, żebyście system postawili, nie wiem, dziadkowi, mamie itd. i tak dalej mi to o tym wiedzą? Nie, zdecydowanie nie. Chodzi tylko wyłącznie o przeglądarkę. Tak jak można sobie tutaj tą informację de facto im po prostu w jakiś tam sposób pomóc, ewentualnie może sponsorom e, i tak dalej, i tak dalej. E, kolejna rzecz. Matrix. Używa też Matrixa, poza tym, że żyjemy wszyscy w Matrixie, to jest oczywiste. Ja się o tym przekonuję non stop, w kółko. Powiem to tak, nawet jak patrzę na swoje koty, które dwa razy przychodzą tak samo w tą, ten, no teraz Miśka przeszła raz, a znowu przeszła drugi raz. No, no powiedzcie mi, że to nie są błędy w Matrixie, ale ja lubię patrzeć na miszkę, więc takie błędy są jak najbardziej pozytywne. W każdym razie Matrix to czat, to czat jak Discord, to czat jak, nie wiem, coś tam, irc, coś takiego, z tym, że w Polsce chyba nie używany, mało kto tego używa, ja tego nie używam, nie ma żadnego konta Matrixa i tak dalej, nigdy nie patrzyłem na tę aplikację. To samo a propos tam Mastodona i tak dalej, i tak dalej. Tak nawet Facebooka wywaliłem, bo po prostu mnie to nie rusza, nie potrzebuję takich rzeczy mieć, tak. Mamy tutaj Discorda, na którego zapraszam. Link jest tutaj, się pojawi na ekranie, jak chcę wam się to przepisywać. aby jesteście Kosacy i już żeście wpisali turki to ładnie, tak. Albo link jest pod filmem, czytaj więcej. Zapraszam na Discorda. Fajna ekipa moderatorów wszystkich, pozdrawiam i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś ma, używa Matrixa, chce z nimi sobie gadać na Matrixie, proszę bardzo, można się tam wbić. I tu się zaczyna pewna, można powiedzieć, rzecz. Chodzi o to ładne okienko, tak? To jest bardzo ładne okienko, schludnie to wygląda i tak dalej, i tak dalej. Spoko, nie? Tutaj kolejne okienko też jest w porządku. Zaraz, dlaczego mówię o okienkach, to zaraz dojdziemy do tego. X-Up, słuchajcie, ja... Osobiście do tej pory nie za bardzo wiem, czym ten x jest. Znaczy, to jest de facto jakaś taka, jest Taki projekt, który ma, ma za zadanie ujednolicić albo umożliwić działanie danej aplikacji na różnych środowiskach graficznych i żeby one wyglądały prawie tak samo, albo żeby nie wyglądały bardzo dziwnie, jak to może czasami się zdarzać. Tak. Po to ten projekt de facto można powiedzieć, i słuchajcie, i teraz popatrzcie, co się tutaj dzieje. Jak wiemy, Ubuntu, Przepraszam, gnom, nie Ubuntu, gnom. Gnom jako firma, jako pulpit przeszedł chyba w 44, tak, 44 na tak zwane GTK4 Lipa Dwighta. Ja już wtedy powiedziałem, co to kurde jest. Przecież to jest tragiczne, to jest dramat i to jest po prostu, nie wiem, do monitorów 10K, bo, bo w 1080 to pół ekranu zaczyna zajmować, tak? No, no i teraz zaczyna, ja już o tym wspominałem wcześniej, że będą z tym problemy, że to co się dzieje w Gnomie to jest zły pomysł. I tutaj mamy do tego coraz więcej przykładów, mianowicie słuchajcie, Gnom ogólnie w GT wprowadza już od dłuższego czasu, również wniosek o tym mówiłem, swoje własne aplikacje. Zastępuje tam jakieś aplikacje, aparat, jakimś lupę, czy cholera wie czym więcej, zrobionym pod gnom, bo my jesteśmy gnom. Jak włączasz tą aplikację, to tam nic nie ma. Nie ma menu, nie ma praktycznie nic. Nawet minimalizować tego się już nie da. No ale to jest gnom, tak? Ja wiem, rozszerzenia, ale rozszerzenia nie są tematem tego filmu. Mianowicie niby wszystko w GNOM ma wyglądać dokładnie tak samo. I wiecie co jest najlepsze? że 90, znaczy dobrze, nie będę mówił w procentach, ale bardzo, bardzo, bardzo dużo aplikacji będzie działać w GNOM i nie będzie działać albo już nie będzie wyglądać poza GNOM dobrze. Na skórkowanie ogólnie wiele osób zwraca uwagę, ja tak powiedzmy, że mniej. Ale w przypadku to, co Gnome ostatnio zaczyna odwalać lata, 44, 4, 5 6, to jest po prostu dramat. Nie będę tutaj pewnego słowa używał, tak? Popatrzcie się na to, na to zdjęcie, tak? E, popatrzcie się, jak to wygląda. Z jednej strony to jest Atril, czyli to jest stara chyba wersja, tak? Jeżeli dobrze, dobrze pamiętam tutaj z tego, co panowie pisali. E, czyli tak. Gnom Scan i Atril obok siebie. Dwie, dwie aplikacje do skanowania. E, I ten pulpit to jest XFCE, które wam się bardziej podoba. Patrząc na przykład na XFCE, bo dla mnie patrzenie na taką aplikację, która zajmuje tyle, co tutaj górna belka, menu z programami i jeszcze ikony, to sam, sama nazwa programu tutaj tyle po prostu zajmuje. To jest jakiś kurde koszmar. Poza tym w ogóle się to nie zgrywa zresztą wyglądu przykładu XFCE, tak? I teraz, tak jak powiedziałem przed chwilą, Aplikacje GNOM dążą do tego, już de facto doszły do tego dzięki Libad White'a, że praktycznie nie da się ich używać, znaczy da się, ale koszmarnie wyglądają poza GNOM czyli oni robią zamknięte środowisko GNOM ze swoimi pięknymi aplikacjami, których praktycznie się nie da, nie da używać poza tym środowiskiem, tak no, dużo środowisk, znaczy dużo, problem pojawia się oczywiście w, tutaj, jak koledzy mówią, Linux z które jest oparte na GTK, pojawił się już w XFC, które jest oparte na GTK, pojawił się w bardziej no Chociaż bardziej pokazało środkowy palec, tak? Środkowy palec pokazało Gnomowi i wywaliło aplikację Gnoma całkowicie. Bo oni nie... nie Lipa Dwighta. Oni się tym bawić nie będą, bo, bo po prostu wygląda to paskudnie i chodzi o chydnie i są problemy ogromne, typu znikające guziki na przykład, tak? Kolejne to jest mate mate się opiera o Gnom 2, czyli GTK jeszcze starsze chyba. Trójkę, tak? Dwójkę czy trójkę, czy coś. I, i tam jest dokładnie to samo. Dużo aplikacji, tutaj zresztą dalej mamy to napisane, że sporo aplikacji w mincie na przykład 22, popatrzcie sobie tutaj, zostanie zdegradowanych do niższych wersji. Czyli jeżeli wyjdzie Mint 22, wyjdzie to oparte na Ubuntu 24.04, to aplikacje, te wersje aplikacji nie będą najnowsze, tak jak w Ubuntu. One będą starsze. Dlaczego? Bo te nie korzystają z libadwaita, żeby się dało ich używać, żebyście mogli w ogóle klikać w jakieś tam ikonki minimalizować i tak dalej, i tak dalej. Tak. No niestety tak to zaczyna nam tutaj wyglądać. Ja już o tym problemie mówiłem jakiś czas temu, już nie pamiętam, czy miesiąc, czy dwa miesiące temu w newsach, Między nimi, że coś takiego się pojawia, że mnie wkurza w gnom to przyklejenie, że to jest nie tak i to jest nie tak, że aparat wygląda, jakby nie wiem, był dla Androida pojaśniony, a nie komputera, zwykłego użytkownika na komputerze desktopie albo na laptopie. tak? Ogólnie cały czas jest temat tutaj taki, że deweloperzy MINTA chcą poszerzyć, aby X-appsy tak zwane, czyli aplikacje dostosowane do wielu środowisk graficznych albo tych bibliotek, na których one się opierają żeby to wszystko ze sobą współpracowało. Oni to tego x już dawno, można powiedzieć, przepraszam, wynaleźli, zaprogramowali, czy jakby to ogarnąć, tak? Z tym, że sporo deweloperów aplikacji, w ogóle o tym albo nie wie, albo nie korzysta i tak dalej. Dlatego deweloperzy będą wychodzić tutaj z taką propozycją do, na przykład do, kurde, źle powiedziane, do deweloperów, kurde, programistów, czy Xubuntu, czy Mate, czy innych innych środowisk, żeby połączyć siły i żeby oni zaczęli stosować te x bo x to nie są tylko i wyłącznie dostosowane do Minta. Ja też tak myślałem swego czasu autentycznie. O, x to tylko w Mi Linux Mintie. No nie, 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 nie. To jest projekt otwarty, jest na GitKabie, można go forkować, jak się żeby nie podoba. I chodzi o to, żeby zbudować taki można powiedzieć projekt otwarty, zrzeszający pulpity linuxowe, żeby te wszystkie wyglądy aplikacji i żeby te aplikacje działały dobrze, czy na Cenamonie, czy na Xobuntu, czy na ubuntu, czy na Kiling czy na KDE Plasma na przykład. Chociaż KDE to ma własne rzeczy, nie? Tu głównie chodzi o GTK. Żeby po prostu odsunąć się całkowicie od gnome, bo GNOM zaczyna robić e, swój własny zameczek z wielkim murem i. i Idźcie sobie, o, powiem to tak, nie pasuje to spadać, nie używajcie, bo to moje, nasze i tak dalej. No takie mają podejście od bardzo dawna niestety, w ten sposób, nie? Dlatego fajna rzecz jest tutaj, że mięciarze nie obraży się. Mięciarze jako deweloperzy MINTA i tak dalej, z taką propozycją wychodzą, nie? bo może to naprawdę bardzo, bardzo pomóc. Wspomnę to jeszcze tylko taką rzecz, że deweloperzy z MINTA również mówią, i tak jak powiedziałem, oni wycofują de facto z MINTA 22 te aplikacje, przynajmniej na razie. Znaczy, wycofują. Będziecie mieć starsze wersje, to znaczy gorsze. Tylko po prostu starsze wersje bez jakichś tam ewentualnie nowszych funkcji, ale działające poprawnie. O to właśnie chodzi. I również planują to, żeby je rozwidlić. Czyli tak jak powstaje na przykład, wiecie o tym, że ten hex chat się skończył, tak? Developer hex chata, hex -chata czyli klienta IRC, powiedział: Dość, mam dość, nie mam pieniędzy z tego, nie wyrabiam, po prostu pierdzielę, nie robię. Koniec programu nastąpił też miesiąc albo dwa miesiące temu, nie? I deweloperzy Minta, to samo było z time shiftem. Deweloperzy Minta przyjęli i Time Shifta, Timeshift'a, Time Shifta, który działa dalej, działa bardzo fajnie. I to samo chcą zrobić z tymi aplikacjami tutaj. Po prostu je rozwidlić i zrobić wersję w oparciu między innymi o X Apa, żeby to wszystko było zgrane, ładne, działające i tak dalej, i tak dalej. Nie? Kurde, znowu się rozgadałem, znowu film będziemy miał 20 minut. Teraz przyspieszam. Będzie? No. Dobra, Jak karnele sobie robię, jak zawsze zresztą, czasami. Powoli kończąc, dochodzimy tutaj do tematu: weryfikacja Flatpak jest niezwykle ważna. O co tutaj chodzi? Wiemy, co się ostatnio stało z XZ Toolsem, tak? Ten, ten cały backdoor zrobiony i tak dalej, i tak dalej. Do kompletu problemy Snap'a, gdzie podmieniono, znaczy podminiono, puszczono snapy z malwarem po prostu, a Canonical to klepnął. Dziękuję, do widzenia, tak? Podobna rzecz może się dziać mimo wszystko we Flatpaku, bo tam różni ludzie mogą mieszczać różne niby rzeczy. Yy, do kompletu te obydwie metody, czyli i Snap i Flatpak są... O to, o, znaczy Snap jest... Aktualizowane, aktualizowane automatycznie, więc wy nie macie na to żadnego wpływu, tak? Jeżeli deweloper puści nowego snapa, to wy go po prostu dostajecie, bo Ubuntu ma snapd -de demon, który to buch robi w tle. Wy nie możecie nic z tym ogarnąć praktycznie, nie? Flatpak teoretycznie ma taką przewagę, że musicie sami to zaktualizować, tak? Czyli flatpak, nie wiem, tam update, czy aktualizację swojego distro, czy czegokolwiek innego, nie? Mint oczywiście to ogarnia graficznie, można powiedzieć, i wprowadza podobną rzecz, jak prowadziła już Fedora jakiś czas temu. Znaczy w Fedorze była kwestia dość podobna, chodzi o e, flat, znaczy, programy tylko wyłącznie otwarte, flatpakowe. Dobrze kojarzę? Chyba dobrze kojarzę, nie? Jak coś to mnie w komentarzach proszę poprawić. Naprawdę. W każdym razie oni tam dodatkowo był taki przytyczek, jak to pięknie brzmi we wprowadzeniu czy postawieniu flatpaka, że musicie dodać sobie repozytoria tak zwane non-free, czyli zastrzeżonym kodem, ale flatpakowskim, tak, yy, osobno, dodatkowo, bo Fedora ma swoje flatpaki otwarte i nie swoje flatpaki zamknięte, o to mniej więcej chodzi. I Mint posiada coś takiego jak dostęp do repozytorium Flathub, tak, ale wprowadza dodatkowo, prowadzi dodatkowo tak zwaną weryfikację, znaczy możliwość wyboru, co chcecie zainstalować. Yy, tu jest temat taki, że a propos Google Chrome, że jakiś człowiek to utrzymuje tego Google Chroma, ale nikt go nie zna, nikt nie wie co to jest, i jest to jakiś Ryan, który nie jest zweryfikowany, nie? No i tu jest kwestia mimo wszystko jednak bezpieczeństwa, bo może ten Ryan jest w porządku i ok, wszystko pięknie, a może jest takim drugim kolegą, od, co chciał XZ rozwalić od środka na przykład w ten sposób, tak? Dlatego tutaj w MINCIE zostanie wprowadzona, zostanie zaktualizowany menedżer oprogramowania żeby można sobie tutaj macie, aby domyślnie nie były wyświetlane niezweryfikowane pakiety flatpak, tak? Czyli będziecie w pewien sposób bardziej chronieni, tak? Znaczy, kurczę, no, część aplikacji może być niedostępna wtedy i, i będziecie musieli je włączyć dodatkowo na własne, że to powiem ryzyko, nie? Nie w ten sposób dobrze zabezpiecza, to jest dobry moim zdaniem pomysł, tak? Nie wszystkie flatpaki są zweryfikowane, sprawdzone przez tą obsługę z czy tam AI, czy cholera wie co jeszcze, nie, nie mam pojęcia jak to jest zrobione. W każdym razie taka funkcja dodatkowa się na pewno tutaj pojawi, więc żebyście się nie zdziwili. Nie? W każdym razie, słuchajcie, no, no fajnie o czymś takim usłyszeć, tak? Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Ten mint powinien się pojawi, pojawić w wakacje. Ostatnio się pojawi kiedy? W lipcu? Chyba w lipcu, coś takiego. Zobaczymy, wyjdzie na pewno, będę Wam tu na kanale to pokazywał. Jeżeli będę jeszcze żył, oczywiście, mam taką nadzieję, dużą, więc sobie to przejrzymy. A Wy sami również poczytajcie o tym trochę. Może zapoznajcie się z X-Zapami. No i poczytajcie sobie, że ktoś ma ochotę o tych problemach, tak? Jeżeli chodzi o tutaj Libad White i tak dalej, i tak dalej. No bo trzy pulpity, cztery pulpity dostają półtyłku i to grubo. Dostaje Cynamon, dostaje. No, dostaje, kurde. XFC, dostaje bardziej, dostaje MATE, bo to jest wszystko na oparte, nie? Dobra, słuchajcie, przygotowuję dla was newsy, niusy się pojawią prawdopodobnie w niedzielę dopiero, może, może wcześniej mi się uda, nie wiem, zobaczymy. Pewnie uda mi się wcześniej, dzisiaj mamy co, dzisiaj mamy czwartek, nie? Czwartek, no to może w sobotę się pojawią newsy, zobaczymy jak to ogarnę, bo tych newsów będzie sporo. Będzie część, jeszcze z, od razu mówię, z marca, z, z kurde, z kwietnia, z końcówki kwietnia, bo nie omówiłem ostatnio całego, nie? Tylko mówiłem trochę kwietnia. A z tych rzeczy kwietniowych naprawdę sporo się narobiło. Dobra, kurde, bo znowu 25 minut gadania, kurde, tego tak jest, no. Nie wiem, otworzajcie mi, nie wiem, na półtora albo jeden siedem razy, tak? Bo, bo na 0,7 to nie, to niewiele będzie można zrozumieć. No, trzymajcie się, gorąco, pozdrawiam, Bartek. Cześć!